Więc można ustawę przechwalić, przegłosować i jeżeli Andrzej Duda nie podpisze, to można domniemać, że jego następca podpisze, ponieważ będzie z właściwych sił, a skoro i tak podpisze prędzej czy później, to po co zwlekać wprowadzeniem ustawy? To mówi były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego i polski sędzia w TSUE i wychowawca pokoleń prawników na Uniwersytecie Warszawskim. No więc to jest jakaś miara i ocenia tego środowiska, nie? Ale wiesz, mała dygresja, bo jak to powiedziałeś, mi się akurat skojarzyło, w jaki sposób właśnie na samym początku rewolucji protestanckiej Marcin Luter odwoływał się do przyszłego soboru i przyszłego papieża, ponieważ obecny to nie jest ten właściwy, z nim się nie da porozumieć, więc że tak powiem, my też możemy się odwołać do przyszłego Sejmu i przyszłego Trybunału i tak. W ogóle wszystko będzie przyszłe, no i co? I możemy domniemać, że pies jak wróci do władzy, tak. To coś z tego i później... Dokładnie.